właśnie odebrałem większej ilości części. Tutaj na przykład mam komplet łożysk. To w całym komplecie. Także myślę, że będzie wszystko pasowało. Bo tak mnie nie cieszyło, jak za chwilę będę otwierał. Znaczy już otworzyłem, ale nie będę wam oszukiwał. Otworzyłem to, jak to było napisane na taśmie zamykającej to pudełko. Proszę, sprawdź zawartość obecności kuriera. No mnie jeszcze nigdy nie zdarzyło się, że nie dostał tego, co chciałem, co zamówiłem, ale wiem, że zdarzają się takie sytuacje. Myślę, że ten sklep, którego kupiłem, na pewno nie chciałbym mieć zepsutej reputacji. No i za chwilę będę wypakowywał, sprawdzał, czy faktycznie wszystko jest. Zobaczcie, to fajnie zapakowane. Proszę. Komplet tarcz sprzęgła razem z metalową przekładką. Zabrudzenia. Się da wyczyścić. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Co mamy tutaj? To jak widzicie, na chwilę zostawię. Kupiłem też inne mniejsze części zabezpieczenia. Tutaj się troszeczkę. Po prostu to jest też nieuwaga tego, który czyta na internecie. Nie jest to wina sklepu. Z tego względu, że rozerwałem. Dobrze trzymają. Teraz. Zobaczcie. Zabezpieczenia na podkładki od sprzęgła. W komplecie są trzy. Więc nie czytając dokładnie, i tu się przyznaję, kupiłem 5 kompletów, ale jest to taka cena, żeby zwalała z nóg przez parę groszy, więc może będą już na przyszłość. Proszę, zobaczcie, nowa zębatka zdawcza. Zobaczymy, jak to będzie wszystko pracować. Owiniemy. Tutaj będzie. Tu mamy, o, zobaczcie, nową zębatkę. Komplet oryginalny odjawki. Jak zauważyłem, już od razu tak różni się troszeczkę od tych naszych podkładek, znaczy uszczelek. To grubsze, z jakiegoś troszeczkę innego materiału. Gdzieś jeszcze miałem stare polskiej wiatrogórni, ale gdzieś to się już zapodziało. No nie były dobrej jakości, więc nie polecam. Każdy kupuje to, co uważa. Zobaczymy, jak się będą sprawować. No, to zaczynamy inwentaryzację. Nakrętka na wał 12 mm jest. Podkładka sprężyny sprzęgła 6 sztuk jest. Nakrętka kosza sprzęgła M10 jest. Podkładka pręta sprzęgła
35 mm jest. Podkładka na kręgi kosza sprzęgła jest. Jawa tarcza, dwie sztuki są. Tarcza sprzęgła metalowa jest. Zabezpieczenie sprężyny. 5 kompletów, to co mówiłem. Kupiłem za dużo, ale to tam są grosze. Pierścień uszczelniający wałka kopnika i gumowy o-ring wałka kopnika. To jest razem. Jest. Śruba nastawna, sprzęgła z nakrętką. Proszę. Jest. Nawet fajnie wykonane. Zobaczcie. Zobaczymy, czy nie będzie za krótka. Zębatka napędu 12 zębów jest. Zębatka napędu z szpieniem 23 zęby jest. Podkładka nakrętki zębatki jest. Klin M6, to co do kopnika, jest. Nakrętka zębatki napędu M20 jest. I komplet śrub silnikowych. Kupiłem całutki komplet. Widzę, że tu nawet ta nakrętka jest. Na wał. Więc... Ale to nic. Proszę zobaczyć. W języku naszych południowych sąsiadów. W języku. Chyba angielskim. Tak, angielskim. Tylko zrobiłem jeden krok. Są tutaj zwykłe śruby, jak widzicie, z zubami, z jednym przecięciem. Dokupiłem do tego takie śruby w polskim sklepie na imbus. Tutaj nie ma widać, ale tylko dokupiłem do tych te śruby, które są niewidoczne lub mało widoczne. Jak widziałem w internecie, no nie za ładnie to wygląda na zewnątrz, takie śruby z takimi łubami. Myślę, że jak założę na zewnętrzne kapy właśnie te śruby, będą o wiele ładniej wyglądać. Dodatkowo jeszcze, tak jak mówiłem, dokupiłem do tego, pochowamy. Wszystkie części trzeba teraz pochować, żeby nie pogubić. Muszę sprawdzić jeszcze tą śrubę regulacyjną. Pochowamy do kartonika i na razie na półeczkę. Winiemy. Pewnie nic się z tym nie stało. Możemy też tutaj złożyć. O. Wszystko mamy pochowane. No jeszcze możemy to schować. Po co się ma luzem gdzieś pałętać. No dalej. Przyznaję się, zapomniałem jeszcze parę rzeczy kupić. No, w ferworze walki. Jak ja to mówię. No nie zapisałem sobie, ale to dokupię w najbliższym czasie. No już zakończę przygotowania do składania silnika. A to już będzie w oddzielnym filmie. Na razie to w takim starym powiedzeniu. To by było na tyle.